Ho, ho, ho. Dzień dobry. Słuchajcie, korzystając jeszcze ze świątecznego nastroju, chociaż to ostatni dzień świąt, chciałem wam pokazać, samemu zobaczyć, jak to będzie, co się będzie działo, jak może wyglądać golenie, które, proszę państwa, jest zupełnie nieprzygotowane, zupełnie nieprzemyślane, zupełnie nowymi produktami, które z jednej strony nie cieszą się jakąś tam wybitną opinią. Mówię tu głównie o mydełku Bulldog, ogólnodostępne w sieciówce i słuchajcie, to będziemy testować. Powiem wam, że zapach bardzo przypominający mi mydełko Montgomery, które było u mnie na kanale. Zwłaszcza to zielone. Bardzo przyjemny zapach. Taki gdzieś z pogranicza, słuchajcie, może troszkę takie zielone zapachy, takie przemysławkowo, ale bardzo delikatne. Bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne, słuchajcie. Co robię z mydełkiem? Z mydełkiem nie robiłem nic, oprócz tego, że zalałem wodą, żeby się przykleił. Była ta kostka mydła do tygielka. Tygielek bardzo fajnie zrobiony. W tym momencie biorę na rękę kilka kropli, wlewam tu na górę, żeby się mydło spróbowało namoczyć. Może jeszcze troszkę, nie za dużo. Zobaczymy, co wyjdzie. Nie wiem, czy to widać, czy nie. O, coś takiego, całe mydło mokre. Więc to jest pierwsza czynność, którą dzisiaj zrobię. Drugą czynnością jest pędzelek, który chciałem wam pokazać, czyli mój najbardziej miękki syntetyk, czyli Extro. Bardzo fajne, miękkie włosie, przyjemniasty, niesamowicie miły pędzel. Słuchajcie, no i maszynka. Powiem wam, że jedna z tych krzywych. Jedna z tych krzywych wygląda świetnie. Jest to wersja L2++ Super Slant od Razoroka. Zaraz będziemy zakładać żyletkę, będziemy patrzeć. Słuchajcie, żyletka, no nie może być inaczej. Porządny sprzęt, podobno porządna żyletka. Więc zaraz zobaczymy. Więc to mamy, żebyśmy mogli się golić, ale że jest godzina, jaka jest i jeszcze ten, to weźmiemy sobie kostkę, szampon w kostce, jako pre-shave, chociaż umyjemy twarz. Mikołajkowy nastrój niech pryśnie, proszę bardzo. Jedziemy z goleniem. Jak tam brzuchy po świętach, słuchajcie, jak sytuacja. Święta przetrwane, czy stoły podzielone. Różnie to bywa. Dobra. Zaraz, słuchajcie, jednodniowy po maszynce. Rockwell na płytce 4 z żyletką Kai. Tego zestawu jeszcze nie przedstawiałem na kanale. Powiem wam, z jednej strony nie ma co golić, a z drugiej strony człowieka gdzieś tam wkurza, bo jednak jest go sporo. Dobra, pryszyj opukany. Pryszyj opukany i słuchajcie, zobaczymy, co mydełko pokaże. Pędzel suchy.
Wody tylko tyle, co w tygielku, słuchajcie. Na jednym z filmików youtuber, tylko teraz nazwy nie, linka wkleję. Z tego, co zrozumiałem, stwierdził, że to mydło to najlepiej pasuje pod prysznic. Nie wiem. Spróbujemy się przekonać. Jak to się mówi, robimy gęściuchę. Dobra, i teraz robimy tak. Tu już jest coś nabite, ale to nie o to nam chodzi. Znowu wlewamy. Wlewam troszkę wody. Tyle co na dłoni. No i mamy szampon. Słuchajcie, no i mamy szampon. Próbujemy dalej kręcić. Porządnie ten pędzel nabić. Tak jak mówię, pędzel suchy, więc liczę na to, że mi się ładnie nabije, w sensie gęstym pianą. Będziemy dozować później wodę na twarzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, no takie coś, duże bąble. Zobaczymy. Ewidentnie chcę wody, ale słuchajcie, tylko tyle, co czubeczki zamoczę i obawiam się, że może chcieć to spłynąć. Tralam, no i tak bym to zostawił, słuchajcie. Poślizg czuć, że jest. Może chcieć to zniknąć, nie wiem, zobaczymy. Na pędzlu jest tego sporo. Ciekawym, czy zdążę jak zawsze włożyć żyletkę do maszynki. Pudełeczko, papierek. Najwyżej jeszcze raz będziemy tutaj pędzelkiem się bawić. Troszeczkę przypomina mi to mydło Nosferatu, choć jak dobrze wiecie, jestem pomimo zanikającej piany pozytywnie do mydła Nosferatu nastawiony za właściwości, które daje po goleniu i w trakcie golenia. Słuchajcie, tak tu spróbujemy to. Moment. Tak. Tak, i teraz pytanie, co się stanie? Zamknij się. Coś tu nie chce, czekajcie. Moment, moment, moment. Dobra, jest. Jest. Żyletka po bokach nie wystaje, głowicy. Także na delikatny plus. Już na dzień dobry, jak to się mówi. Słuchajcie, tak. Taki gapik. Tak to wygląda. Wygląda świetnie. Oprócz tego, że... No właśnie. Zrobimy.
No i teraz myślę, że dwa przejścia i powinienem być gotowy. Oczywiście już tu utytlany. Jedziemy. Jaba. Bardzo ładnie. Jedziemy dalej. Powiem wam, to jest L2++, czyli L2 najbardziej agresywna z tych średnich głowic. Nie wiem, czy do L3 trzeba mieć inną czapkę, czy nie, czy to wszystko jest na tej bazie. Jak chodzi o maszynkę, wygląda świetnie, wygodnie goli, ale powiem wam, że chyba nie trzeba będzie nawet poprawek po drugim przejściu robić. Czuć świetnie żyletkę. Czuć, jak to goli. Słuchajcie, po mydełku widzicie troszeczkę. No poślizg jest. Coś by z tego mydła było. Trzeba się nim pobawić, moim zdaniem. Dobra, pukamy. Słuchajcie, na pędzlu pojawiły się coraz większe takie bąbelki, ale nie poddajemy się. Ta pianka jest taka leciutka. Spróbujemy ją teraz powyrabiać trochę więcej. Gdyby tak się utrzymało, to jest luks. Widzicie, na pędzlu znowu bardzo duże te pęcherze powietrza. Nie powinny już wyjść, tu wody nie dokładałem. Nic, pędzel był suchy, więc też nie jest tak, że on wodę gdzieś oddaje. Widzicie, zanika troszeczkę, ale nic, jedziemy.
Wiecie co, to mydło mi przypomina mydło wiedeńskie, które miałem pierwsze 2 lata temu. Ta tygielka w sumie kupione, drewnianego, nomen nomen. Teraz tam dzielnie tabak siedzi, ale słuchajcie, też podobnie było. Wyrabiałem, potrafiłem wyrobić wszystko ładnie, kilka chwil na twarzy i już po zawodach. Słuchajcie, tak, maszynka na 2 przejścia to jest. Zdecydowanie na 2 przejścia. Słuchajcie, żeby nie było, to sobie tu pozwolę odświeżyć smarowidłem. Agresja sprzętu. Takie 41 to jest. Może tak, 41. Ale na to jak goli, słuchajcie. To powiem wam, że skuteczna jest. Jest skuteczna. Powiem wam, że fajnie trzyma, mocno trzyma żyletkę. Nie ma tu uczucia, że coś się... złego dzieje. Nawet powiem wam, że nawet pod nosem tutaj można sobie ładnie podjechać. No, powiem wam, że to jest lepszy sprzęt niż Wunderbar, który swojego czasu za jakość niby wykonania, głowicy i tak dalej był uważany za jedną z dokładniej wykonanych maszynek. Albo najdokładniej z Razoroka. Przy czym tam taki. No tutaj już trzeba było poprawić. Takiej skuteczności nie miałem. Słuchajcie, jak już jestem tak ogolony, to powiem wam, że jeszcze w tym miejscu muszę poprawić i tu już nie ma wyjścia. Tu jest ok. Tak, tu jest ok. Tutaj w tym jednym miejscu.
Słuchajcie, poślizg został niesamowity wręcz na twarzy. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że coś mydełko albo przedobrzyłem. Jest agresor niesamowity. Albo coś mnie podszypuje. Albo coś mi po... No tak, tu zostało. Należałoby tu jeszcze poprawić, ale to są minimalne. Tu jest ok. Tu chyba kąt mi uciekł. Tu. Ale słuchajcie. Dwa przejścia i drobna poprawka. No powiem wam. Micha, mi się ciesz. Dobra. Czyli co? Agresywne dość zwierzę. Skuteczne, dużo skuteczniejsze niż Wunderbar. Niż Germansland. Nie pamiętam, ale na pewno. Czuć żyletkę i to mocno czuć żyletkę. Natomiast słuchajcie, no skuteczność jest. Jeńców nie zostawia. Bierze wszystko jak leci, słuchajcie. Powiem wam, dobry sprzęt. Trzeba kwestia tu opanować. Troszkę do niej technikę podejrzewam. Będzie super. Już mówię co mydełko, ale najpierw. A jak? Reuzel Wooden Space. Woda. O, zapiekło. Zapiekło. Dobra. Czyli jednak agresor. Jak tak zapiekło, to powiem wam, no ale czuć tą żyletkę, tu nie ma dwóch zdań. Mydełko. Słuchajcie, mydełko. Zapach przyjemny. Piana robi się coś a la szampon. Jak widzieliście, dużo nie potrzeba, żeby znikło. Było to wyrabiane syntetycznym, więc teoretycznie powinno być ok. Jeszcze popracuję nad tym. Jeszcze na pewno na jednym filmiku mydełko się pokaże. Nie jest to mydło, które znika natychmiast. Więc... Wiecie co, jeszcze sobie balsamik wezmę. Tu pod ręką mam Proraso Protetivo, czyli to jest seria niebieska. Dosłownie odrobinkę. O. Ogolony. Słuchajcie, jeśli ktoś ma płytkę, powiedzmy mniejszą, L2, czy tam L1 z plusami, czy tam jak to tam leci, to bardzo proszę o komentarz, jak to im się zachowuje. Mydełko jeszcze wrócimy. Woda użyta, maszynka mniej więcej obgadana. No i cóż, ślicznie wam dziękuję za komentarze na grupie, na forum. Wracamy dalej do naszego trybu, że tak powiem, miało być po nowym roku, ale w związku z prezentami, z rzeczami, które dostałem, chcieliście zobaczyć. Komentarze się bardzo takie namawiające do tego pojawiły, więc nie mogłem odmówić i sobie tej przyjemności, żeby tutaj nagrać ten film i pokazać. No i widzimy się pewnie już po nowym roku, chyba że jeszcze jakieś sylwestrowe golenie.
Ja tutaj tym mydełkiem się chwilkę pobawię, może coś uda mi się wykombinować. Choć ten typ mydła to już wszyscy chyba znamy. Troszkę podobne jak te Wilkinsony, które gdzieś tam zanikają, jak te wszystkie nasze, które tutaj kolega Erias na swoim kanale pokazywał, gdzie faktycznie bardzo, bardzo szybko zanikają. To nie jest najgorzej moim zdaniem. To nie jest najgorzej. Natomiast no zanika, zanika. Ja jestem ogolony, tu coś zgoliłem. Standardowo, słuchajcie. Ale maszynka w dwóch przejściach dała radę. Słuchajcie, nie przedłużając, bo nie ma co opowiadać więcej. Widzimy się wkrótce. Pa, pa.